Szabatowi zwodziciele. Ale źli ludzie i zwodziciele będą się stawać coraz gorsi, zwodząc i będąc zwodzeni. Drugi list do Tymoteusza, 3:13. Wśród najbardziej żałosnych i oszukanych, są poganie i wierzący chrześcijanie, którzy zostali przekonani do zachowywania szabatu, soboty. Gdy już utwierdzą się w tym błędzie, stają się aroganccy, złośliwi i zaciekli w atakach na tych, którzy sprzeciwiają się ich oszustwu i ich błędowi. To nagranie nie jest przygotowane dla nich. Jest dla tych, którzy mogą być zdezorientowani argumentami zwiedzionych i chcą poznać prawdę. Komu przydzielono szabat? Odpowiedź. Szabat został po raz pierwszy oznajmiony dzieciom Izraela po ich wyjściu z Egiptu. Gdy byli blisko góry Synaj, Pan Bóg przemówił do nich i rzekł do nich: to jest, co powiedział Pan. Jutro odpoczynek świętego szabatu dla Pana. Patrzcie, bo Pan dał wam szabat. Tak mówi Księga Wyjścia, czyli tak zwana druga Księga Mojżeszowa, w 16 rozdziale, 23 wersecie oraz 29 wersecie. Jest to pierwsza wzmianka o szabatowaniu od czasu pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, 2 rozdział, 3 werset. Bóg nie zawarł takiego przymierza z ich ojcami. Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Chorebie. Pan nie zawarł tego przymierza z naszymi ojcami, ale z nami, którzy tu wszyscy żyjemy dzisiaj. Tak mówi Słowo Boże w Księdze Drugiego Prawa, czyli w 5 Księdze Mojżeszowej, 5 rozdział, 2 do 3 wersetu. Szabat został im oznajmiony najpierw na Synaju. Zauważmy, że Adam, Abel, Noe, Abraham, Izaak i Jakub nigdy nie słyszeli o szabacie. Nie był on nawet znany, dopóki nie został dany Izraelitom w czasach izraelskiego, mojżeszowego prawa. Szabat został dany Żydom jako znak między Bogiem a Izraelem. Bóg powiedział w 2 Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, 31:13, mów do synów izraelskich, mówiąc: zaprawdę szabatów moich przestrzegać będziecie, bo to znak między wami przez pokolenia wasze. Dlatego synowie Izraela będą przestrzegać szabatu, aby przestrzegać szabatu w swoich pokoleniach na wieczyste przymierze. To jest znak między mną a dziećmi Izraela na wieki. Szabat jest żydowski, bo tak mówi druga księga Mojżeszowa, 31 rozdział, czyli tak zwana Księga Wyjścia, 2 Księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 31:16-17. Kto zmienił szabat z soboty na niedzielę, może ktoś chce zapytać. Odpowiedź: nie został zmieniony. Należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między szabatem a Dniem Pańskim, który jest pierwszym dniem tygodnia. Sobota nadal jest żydowskim szabatem. Czy wczesny Kościół przestrzegał szabatu? Odpowiedź: nie. Wczesny Kościół nie przestrzegał szabatu. Wiemy, że istnieje ponad 110 fragmentów Pisma Świętego na poparcie takiego przekonania, że Kościół pierwotny apostolski nie przestrzegał szabatu. Przez pierwsze 3 stulecia ery chrześcijańskiej pierwszy dzień tygodnia, niedziela, nigdy nie był związany z szabatem, a pomieszanie instytucji żydowskich i chrześcijańskich było spowodowane odejściem od nauczania apostolskiego. W dialogu Justyna Męczennika z Tryfonem, Żydem,
czy to prawdziwą, czy fikcyjną osobą, nie jest pewne, przedstawiono chrześcijańskie i żydowskie argumenty dotyczące, oprócz innych kwestii, ciągłego obchodzenia siódmego dnia jako świętego dnia. W tym dziele Tryfon oskarża Justyna i innych chrześcijan jako wpływających na wyższą doskonałość. Jego zdaniem chrześcijanie wcale nie różnili się od pogan, ponieważ nie uznawali ani świąt, ani obmywań. Na to Justyn odpowiada, że ponieważ obrzezanie nie było konieczne przed Abrahamem, ani obchodzenie szabatu, świąt i ofiar przed Mojżeszem, to i teraz nie ma potrzeby tych działań po narodzeniu Chrystusa. Ireneusz i Tertulian uzasadniają to w ten sam sposób. Abraham, mówił Ireneusz, uwierzył Bogu bez obrzeski i szabatu. A drugi mówi, Adam nie znał szabatu lub Abel nie znał szabatu i jego święta ofiara dla Boga zadowalająca była mimo nieprzestrzegania szabatu. Enoch, który został przeniesiony do nieba, nie był czcicielem szabatu. Noe, budowniczy arki w związku z wielkim potopem, nie przestrzegał szabatu. Abram ofiarował swojego Izaaka, ale nie przestrzegał szabatu. I Melchizedek w swoim kapłaństwie nie przestrzegał szabatu. Abraham wśród nich też nie przestrzegał prawa szabatu. Słowo szabat musi być rozumiane w tych fragmentach jako oznaczające żydowski szabat. Połączenie tego słowa z świętami i ofiarami w argumentacji Justyna Męczennika wskazuje, że w tym właśnie znaczeniu używał tego terminu. To, że Tertulian użył go w tej samej sytuacji i znaczeniu, wynika z rozumowania zgodnego z faktem, że szabat nie był chrześcijański, a był żydowski. I ze zwykłego sposobu pisania, jak na przykład świętujmy dzień po sobocie w odróżnieniu od tych, którzy nazywają ten dzień swoim szabatem. Ani Justyn, ani Tertulian, którzy opisali potrzeby lub obowiązki cotygodniowego dnia w chrześcijaństwie, nie mogą być po prostu posądzani o to, że nie znali instytucji niedzieli, ponieważ obaj szczegółowo opisali sposób, w jaki niedziela była przestrzegana przez chrześcijan w ich czasach i pozytywnie potwierdzili boski autorytet tego dnia pańskiego, czyli niedzieli. Justyn Męczennik zauważa, że w tym czasie było pytanie, czy chrześcijanie, którzy przestrzegali szabatu, czyli soboty, powinni być dopuszczeni do społeczności świętych. Przeciwko takiemu szabatarianizmowi świadczył nie tylko on, ale także Klement i Dionizus z Aleksandrii, Tertulian, Wiktoryn i liczni inni. Pomimo tych wysiłków, pogląd na sobotę zyskał na popularności wśród zwodzicieli i tych, których oni zwiedli. Należy zauważyć, że Justyn Męczennik zginął śmiercią męczeńską w roku 165, nie 1000, tylko 165. Justyn Męczennik zginął śmiercią męczeńską w 165 roku naszej ery. Długo, ponad 150, 160 albo nawet 200 lat, na długo przed tym, gdy Konstantyn nakazał cywilne przestrzeganie niedzieli w Rzymie w 321 roku. Czyli tutaj mamy około 160 lat, 155 lat przed tym. Tertulian z kolei żył między 155 a 223 rokiem. Ireneusz urodził się w latach 130-135 naszej ery, czyli oni znacznie wcześniej niż Konstantyn ustanowił ogólne państwowe regulacje, przestrzegali niedzieli jako dnia pańskiego i lekceważyli szabat jako żydowski. Szabat, który nie ma żadnego związku z chrześcijaństwem. Czy istnieją jakiekolwiek dokładne dokumenty wczesnego Kościoła o przestrzeganiu Dnia Pańskiego jako niedzieli? Oczywiście, że tak. Nawet sama nazwa niedziela, nie działaj, pochodzi właśnie od tego, że był to dzień wolny dla chrześcijan, nie działa.
niedziela. I oczywiście, że tak, chrześcijanie od początku przestrzegali niedzieli jako dnia pańskiego. Nawet w Słowie Bożym w objawieniu, pierwszy rozdział, 10 werset, jest użyte niedziela w wielu przekładach. Choćby weźmy najnowszy polski przekład, współczesny przekład na język polski. I co mamy? Objawienie Jana, pierwszy rozdział, werset 10. Tam właśnie pewnej niedzieli doznałem zachwycenia w duchu i usłyszałem za sobą głos potężny jak dźwięk trąby. Czyli widać wyraźnie. Gdzie jest 1.10? To tutaj będzie. O. 1.10. Widać wyraźnie, że jest dzień pański jako niedziela w tym współczesnym przekładzie. I najnowszy przekład tak ma w Biblii, ale także najstarszy polski, nie rzymskokatolicki przekład też ma objawienie. Pierwszy rozdział. Werset 10. I byłem zachwycony od ducha w dzień niedzielny i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby. Proszę bardzo. Jest 1.10. I byłem zachwycony od ducha w dzień niedzielny i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby. I co ciekawe, nawet sabatarianie w Polsce, którzy wydali Biblię Brzeską, proszę bardzo, jest to sabatariańska oficyna drukarska, Duch Czasów. I co widzimy? Widzimy, że oni wydali drukiem Zjawienie świętego Jana. I co widzimy w tym Zjawieniu świętego Jana, teologa, w wersecie 10? I byłem zachwycony od ducha w dzień niedzielny i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby. Proszę bardzo, nawet Biblia wydana przez sabatarian ma wyraźnie to wydrukowane. Dlatego, że nawet sabatarianie nie mogą temu zaprzeczyć, że całe Pismo Święte mówi o tym, że Dzień Pański to niedziela. A więc czy istnieją jakiekolwiek dokładne dokumenty wczesnego Kościoła o przestrzeganiu Dnia Pańskiego jako niedzieli? Rzecz jasna, odpowiedź brzmi tak. Istnieje zapis biblijny. A pierwszego dnia, gdy uczniowie zebrali się razem na łamanie chleba, Paweł głosił im, gotów wyruszyć rano, i kontynuował swoje przemówienie aż do północy. To jest opisane w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 7 werset. Oszuści szabatowi twierdzą, że to nie było zgromadzenie. Mówią, że było to sobotnie przyjęcie pożegnalne świętego Pawła. Następnie mówią, że rzekomo siódmy dzień był szabatem, którego apostoł Paweł i wczesny Kościół przestrzegali długo po zmartwychwstaniu Zbawiciela. Czy faktycznie szabatnia impreza pożegnalna jest odpowiednia dla osób przestrzegających szabatu? Pomyśl chwilę. To byłoby dopiero łamanie szabatu, gdyby tak było. Tego samego dnia wieczorem pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie byli zamknięci z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus i stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Tak mówi Ewangelia Jana, 20 rozdział, 19 werset. Tutaj zwodziciele szabatariańscy twierdzą, że nie było to zgromadzenie świętych w imieniu Pańskim, w dniu Pańskim, w niedzielę, a mówią, zebrali się ze strachu przed Żydami. Nie, drzwi były zamknięte ze strachu przed Żydami, a zgromadzili się w imieniu Pańskim do imienia Pana Jezusa, a Pan Jezus mógł stanąć pośród nich.
Czy to nie Pana Jezusa obietnica, czy to nie Jego obietnica z Ewangelii Mateusza 28:20, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata? Czy to nie Jego obietnica z Ewangelii Mateusza 18:20, albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moim imieniu, tam jestem pośród nich? Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę, napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, werset 2. Byłem w duchu w niedzielę i usłyszałem za sobą głos wielki, mówi objawienie, pierwszy rozdział, 10 werset. Jaki jest grzech pogan i wyznawców chrześcijańskich przestrzegających szabat? Odpowiedź: kłamstwo. Znam twoje cierpienia i ucisk oraz ubóstwo, ale ty jesteś bogaty, i znam bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Tak mówi objawienie, drugi rozdział, 9 werset. Oto ja sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. To jest objawienie, trzeci rozdział, 9 werset. Wniosek. Poganie i Kościół nie mają przykazania, obowiązku, prawa ani upoważnienia do zachowywania szabatu. To przymierze było między Bogiem a Izraelem, tylko w czasie, gdy na terenie Palestyny stała świątynia lub aktywny był przybytek w namiocie, oraz tylko na terenie Palestyny.